Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, a raczej przedstawię top 10 najpopularniejszych symulatorów, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Podkreślam, to jest top 10 najpopularniejszych, ja nie mówię że o najlepszych, więc będą to na bazie przemyślenia, na bazie gryonline.pl na tej oczywiście strony, nie, którą każdy zna. Mają nawet swój kanał na YouTubie, który się nazywa Gry Online TV, czy coś takiego. Polecam ten kanał, fajne ciekawostki o grach i w ogóle. Więc dzisiaj, jak mówiłem, top 10 najpopularniejszych symulatorów na świecie. Chyba wiarygodny jest ten ranking, ale jedno wiem. Przepraszam Was za znak wodny Bandicama na górze, jakby coś. Po prostu chodzi o to, że ja nagrywam gry programem innym i ten program nie uży tego programu nie używam na co dzień, więc zapraszam do pierwszej dziesiątki, więc lecimy. A więc pierwszą dziesiątkę otwiera gra War Thunder, która jest połączeniem czołgów z samolotami i oczywiście jak najbardziej jest to na plus. Gra wydana w 2016 roku w free to play. Miejsce dziewiąte otwiera Spin Tires Mod Runner. Tego nie muszę wam tej gry chyba przedstawiać. Pierwsza osłona Spin Tires to było po prostu Spin Tires. Teraz wydana 31 października 2017 roku Spin Tires Mod Runner jest to lepsza odsłona Spin Tires. Jest po prostu bardziej dopracowana, mniej zbugowana i w ogóle wiele więcej. Pierwszą ósemkę otwiera American Truck Simulator. Gra, która średnio wyszła w firmie SCS Software, co trzeba sobie naprawdę powiedzieć szczerze. Naprawdę średnio im to wyszło, ale to nie ten moment. Gra zebrała popularność dzięki grze Euro Truck Simulator 2. Do tego przejdziemy później. Gra została wydana Farmers Dynasty, siódme miejsce w naszym rankingu otwiera właśnie ta gra. Jak mogliście zauważyć, ja też zacząłem nagrywać Farmers Dynasty, ponieważ chcę zobaczyć, jak ta gra wygląda. Jeżeli chodzi o fabułę, odziedziczamy farmę po zmarłym dziadku, musimy ją doprowadzić do porządku. Możemy w tej grze robić różne rzeczy, jak podrywać dziewczyny, naprawiać różne budynki, jeść, spać, bo inaczej kaput. Wiemy, o co chodzi. Gra została wydana 14 grudnia 2017 roku. Została ona stworzona przez firmę Topliss Studios. Gra na razie jest w fazie wczesnego dostępu i na razie nie jest dostępna na Steamie ani w sprzedaży. Jedynie co można zrobić, to ją pobrać. Z jakiego powodu nie jest dostępna? Ponieważ producent gry pokłócił się o licencję i są na razie toczone sprawy w sądzie, jeżeli chodzi o twórców gry. No i pierwsza szóstka, Car Mechanic Simulator 2018. Pod względem oceny jest ona dość przeciętna jak na ten produkt. Gra wyszła oczywiście 28 lipca 2017 roku i jest to wydawca tej gry jest to Playway, a twórcą gry jest Red Dot Games. Gra, która polega na tym, że auta po prostu naprawiamy i je testujemy. Oczywiście gra jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ta 2018 Car Mechanic jest rozbudowany. Oczywiście na moim kanale jest nawet film, gdzie można pobrać za darmo tą grę. I sam grałem w tą grę i jest naprawdę fajna, spoko jest. Ale jednak no, w porównaniu do 15 i do 14, no to jednak no to jest słabsza gra. No jednak trochę zhejtowali ludzie, ale o tym nie w tym odcinku. W następnym odcinku będzie, dlaczego ta ocena jest taka słabsza, a nie jest po prostu inna. Miejsce piąte i tutaj was bardzo, ale to bardzo zaskoczę. Grą popularną w piątym miejscu według gry online na świecie jest to The Sims 3. Gra wydana 2 czerwca 2009 roku. No, muszę przyznać, że sam tutaj jestem zaskoczony.
Ale czego się tutaj dziwić, jak dużo dziewczyn, które są, no jednak na świecie grają w tą grę, lubią projektować. Granie wymaga jakoś zbytnio mocnego komputera. A w grze, jeżeli chodzi o to, co w niej robimy, no to projektujemy dom, rodzinę itp. itd. Każdy chyba zna tą grę. Jedna rzecz jest taka i się chyba nie dziwię, czemu ta gra może jest popularna. Może dlatego, że producentem tej gry jest po prostu Electronic Arts, którzy robią Need for Speeda, między innymi FIFA, Battlefielda czy Assassina. Przepraszam, nie Assassina. Tu mój błąd, nie Assassina. Ale Battlefielda i między innymi gry, które pochodzą z Origina. No i gra, którą moim widzom na kanale nie muszę przedstawiać, chociaż ja jak założyłem kanał, to była nowsza odsłona tej gry. Farming Simulator 15. Gra wydana przez studio Giant Software w 2014 roku 30 października. Gra, która ma ocenę przeciętną. Nie wiem dlaczego, po prostu ja myślę, że chyba wiem dlaczego. Niby silnik gry jest lepszy itp. itd., ale wtedy było jeszcze bardzo mało maszyn jak na tą grę, więc się nie dziwię, że ocena tego farminga była jednak przeciętna. Sam tak uważam, że to nie jest najbardziej udany ich farming. Popularność, czwarte miejsce, no jednak dużo. I tak dużo nowości zostało do tej gry jednak wprowadzone, więc to jest jak najbardziej na plus, więc nie możemy tutaj za nic winić Giants. I po prostu i to tyle. Gry wam chyba nie muszę przedstawiać, moim widzom przynajmniej. Przechodzimy do miejsca trzeciego, do pierwszej trójki. Pierwsza odsłona Pure Farminga, czyli 2017, nie była zbyt udana. Ale trzeba sobie powiedzieć, że nawet ja prowadzę serię z Pure Farminga na moim kanale. Zapraszam oczywiście i subskrybujcie, nowi widzowie. Ale gra została stworzona przez Ice Flames, tak, lodowy płomyczek. Gra wydana 13 marca 2018 roku. Oczywiście polska gra. I chyba jedna z tych lepszych, mi się wydaje. Ponieważ ogólnie polskie symulatory farmy nie były zbyt dobre. Ponieważ farming zawsze jakoś z tego wybrnął. I moim zdaniem do tej pory cały czas farming rządzi. Ale gra naprawdę jest super. Grafika super. I w ogóle fizyka, tylko fizyki gleby nie ma. Ale moim zdaniem mi to przynajmniej nie przeszkadza. Więc przechodzimy do pierwszej dwójki. Oczywiście Giant Software. 25 października 2016 roku gra została wydana. Dużo unowocześnień. Widzom mojego kanału nie muszę przedstawiać, o co w tej grze chodzi, co się w niej robi. Po prostu. Więc Farming Simulator 17, drugie miejsce pod względem popularności. Jednak czy ktoś lubi coś, czy ktoś lubi gry symulacyjne, czy ktoś nie lubi, to jednak w tego Eurotrucka jednak zagra. Więc tak się kończy ten top 10 najpopularniejszych symulatorów na świecie. Więc przechodzimy do podsumowania. No to tak, więc jeżeli statystyki tego filmu będą dobre, nagram top 10 najbardziej, wiecie, najbardziej najlepszych, czyli najbardziej ocenianych, najwyżej symulatorów. Takie luźne odcinki pomiędzy normalnymi seriami gier będę nagrywał, a co? I po prostu subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Jak na razie tak to wygląda, to top 10. My się widzimy w następnym odcinku, jeżeli mówię. Jeżeli będzie dobre statystyki tego filmu będą, to kolejny film będzie o tym razem nie najpopularniejszych, oczywiście, tylko o najlepszych, więc ja się z wami żegnam. Cześć.